Jedziemy z holem zakupowym. Au! Cześć, witajcie kochani. Witam was bardzo serdecznie po raz kolejny u mnie. Dzisiaj troszkę w innej odsłonie. Tak, zrobiłam sobie takie a la ombre na włosach i bardzo się cieszę. Ostatnio miałam dość jasny blond i na początku, słuchajcie, była dla mnie wielka metamorfoza, ale już powoli się przyzwyczajam, bardzo dobrze się czuję w tym kolorze. No i nie wiem, czy nie lepiej jest teraz, czy lepiej było w blondzie, koniecznie dajcie znać, co myślicie. Póki co jestem bardzo zadowolona i słuchajcie, ze mną to jest trudno, bo ja zawsze trafiam na fryzjerów, no... takich, z których nie jestem bardzo zadowolona, natomiast tym razem udało mi się trafić na świetną fryzjerkę, jestem bardzo zadowolona, ale nie o tym dzisiaj filmik. Zapraszam was na haul zakupowy. Jakiś czas temu, jeżeli oglądaliście na Daily Boogie, oczywiście na kanał zapraszam bardzo serdecznie, Freeport, Braintree, to mogliście zobaczyć, że tam byliśmy z Krzysztofem na zakupach i kilka rzeczy udało nam się upolować, dlatego postanowiłam, że pokażę wam, co udało mi się kupić. No i na samym początku chciałam wam pokazać rzeczy, które zakupiłam dzisiaj w Poundlandzie, co mnie bardzo zdziwiło, no i postanowiłam, że też te zakupy tutaj wplotę. I kupiłam sobie, słuchajcie, takie rice cakes, czyli po prostu takie ciasteczka ryżowe, już wam pokazuję, za 1 funta. One nie mają w sobie glutenu, fajny mają skład, także jestem bardzo zadowolona i myślę, że to będzie zawsze coś innego, inna alternatywa, na przykład dla właśnie pieczywa wieloziarnistego. Ja na przykład bardzo lubię taki chlebek ryżowy, jeść z wędzonym łososiem i ze świeżym ogórkiem. No po prostu pycha. Także to w Poundlandzie udało mi się zakupić. I coś, co mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo ucieszyło, to Arizony. To jest jedyna Arizona, jaką ja próbowałam. Tak jak wam już mówiłam wcześniej, na początku... tak sobie, ale kiedy już wypiłam połowę butelki, stwierdziłam, że jest fantastyczna i raz na jakiś czas... no po prostu lubię ją sobie wypić. Za 1 funta udało mi się kupić i kupiłam sobie jeszcze taką i tą bardzo, ale to bardzo chciałam spróbować i to jest biała herbata z borówkami i jeszcze z granatem, zielona herbata z granatem. Także 3 herbatki z Arizony udało mi się kupić za 1 funta i powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo, ale to bardzo się cieszę. Wybaczcie mi, bo dzisiaj siedzę troszeczkę daleko od łóżka, a wszystkie rzeczy wywaliłam sobie po prostu na łóżko. No i muszę się po nie schylać. Okej, kolejna rzecz, jeżeli jesteśmy przy takich rzeczach do picia i do jedzenia, to pokażę wam malutkie zakupy z Holland & Barrett. Kilka rzeczy kupiła. Pierwsza rzecz jest to zielona herbata, która ma w sobie granat, agawę, jagody, goi i akai. I to jest, słuchajcie, nic innego jak taka organiczna, dodająca energii zielona herbata. No i ja ją bardzo lubię. Mi smakuje. Raz na jakiś czas, kiedy właśnie jestem w Holland & Barrett, to lubię ją sobie zakupić. Jeżeli nie próbowałyście, to polecam. Chyba funt z czymś kosztowała. Dokładnie nie pamiętam ceny. Także kolejna zielona herbata i następna zielona herbata, ale tym razem taka w torebeczkach. Jest to zielona herbata i słuchajcie, pomarańcza. Bardzo dobra. Ja już ją kiedyś miałam i fajnie się u mnie sprawdzała. Bardzo lubiłam ją sobie pić na wieczór i to jest firma London Fruit and Herbs Company. I wygląda tak. Także taka herbatka również bardzo, ale to bardzo lubię. I jeszcze kupiłam sobie organiczny pumpernickel. Bardzo lubię taki pumpernickel, chyba tak to się mówi. Bardzo lubię ten chlebek i również od czasu do czasu taki chlebek sobie zajadam. I że akurat miałam takie swoje ciężkie kobiece dni, to kupiłam sobie taki batonik i ten jest akurat z orzechami nerkowca, z jogurtem i z... borówka. Bardzo lubię. Wtedy, kiedy nachodzi mnie ochota na coś słodkiego, to, a jest to zazwyczaj raz w miesiącu, no to wtedy taki batonik idzie w ruch. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie jedzeniowe zakupy. Przechodzimy dalej. Chciałabym wam pokazać coś, z czego jestem chyba najbardziej zadowolona. Ja już wam pokazywałam zdjęcie na Facebooku i na Instagramie i również we vlogu powiedziałam, że pokażę wam to dopiero w holu. A mianowicie odwiedziliśmy Teda Bakera. Ja uwielbiam torebki Teda Bakera i uwielbiam portfele. No i słuchajcie, skusiłam się na portfel i miałam, naprawdę śmiechu było co niemiara, bo pytałam praktycznie każdej ekspedientki, żeby pomogła mi wybrać. Jeżeli chodzi o portfele w Tedzie Bakerze, to jest
kolosalny wybór, jest ich naprawdę tam bardzo, ale to bardzo dużo. No i miałam problem, wybrałam dwa i tak do końca, jeszcze nawet do dzisiaj nie wiem, czy dobrze wybrałam, ale wydaje mi się, że tak. Już Wam pokazuję, jak portfelik wygląda, przepięknie jest opakowany, no ślicznie. Także opakowanie zielone, a portfel wygląda tak, bardzo prosty i klasyczny. Tutaj jest napisane Ted Baker, tak wygraferowane, kremowy, z tyłu ma kieszonkę, no i z przodu ma zwykłe takie złote zapięcie i zobaczcie, i tutaj są błękitne, błyszczące kryształki. No moim zdaniem wygląda przepięknie, już Wam pokażę, jak wygląda w środku. W środku prezentuje się tak i tu jest przepiękna, kwiecista, szaro-czarna podszewka. No moim zdaniem jest cudowny, ja naprawdę się w nim zakochałam. Drugi, jaki miałam w dłoniach, to był po prostu kolor taki kamelowy, taki wielbłądzi, taki karmelowy, o. Ale wybrałam ten. Ja bardzo lubię zmieniać portfele. Ja już Wam to kiedyś mówiłam, że uwielbiam, ale potrzebowałam jakiś taki jeden portfel, który będzie dobry gatunkowo i który zostanie ze mną na dłużej i zdecydowałam się na portfel Teda Bakera. On wstępnie kosztował 75 funtów, natomiast został przeceniony na 50 funtów. Ja wiem, że to jest dość dużo, ale wydaje mi się, że jak na portfel, który ma mi służyć na długo, no to po prostu na to nie żałowałam pieniążków. Także słuchajcie, w tej torebce oto zgadywałyście, krył się właśnie portfel, z którego jestem naprawdę bardzo zadowolona. Ok, jedziemy dalej. Kolejna rzecz to dwie pary butów dla Krzysztofa. Chcieliśmy w sumie razem nagrać ten haul, ale tak naprawdę kupiliśmy tylko dla Krzycha dwie pary butów, więc stwierdził, żebym sama nagrała. Pierwsze butki, takie sportowe, zakupione w Blue Inku. Moim zdaniem super, bardzo, ale to bardzo Krzyszkowi się podobają i one kosztowały 10 funtów, były przecenione z 20, także ekstra okazja nam się trafiła. I kolejne trampeczki przecenione z 24,99 na 8 i te wyglądają tak. Na białej takiej podeszwie, skórzane, szare, no moim zdaniem po prostu super. No i okazja również rewelacja. Krzysztof chciał jakieś kupić koniecznie noże do kuchni i słuchajcie, z 75 z funtów na 25 chyba, czy 24,99. Takie noże sobie kupiliśmy. Fajna biała podstawka, designerskie, bardzo ostre. No i obawiałam się, czy nie będą nam się tutaj zdzierały te naklejki. Natomiast pani powiedziała, że one są z teflonu. Są bardzo dobrze zrobione, nawet przy ostrzeniu. Nic z tej grafiki nie powinno nam odpaść. Także z 75 na 24,99, 25 funtów takie noże sobie wybraliśmy. Ja Wam jeszcze nie powiedziałam, Freeport, Braintree, to jest około godziny w sumie od naszego miejsca zamieszkania, tak naprawdę godzina z hakiem od Londynu i jest to taka wieś, takie miasteczko zrobione ze sklepów, czyli po prostu wchodzimy, wszędzie są takie domki, a w tych domkach znajdują się sklepy, mamy Lacoste, mamy Teda Bakera, mamy Karen Millen, mamy Molton Brown, mamy Gapa, Holland & Barrett, Next, no po prostu dużo wszystkiego. Co tam jeszcze jest ciekawego? Coś tam jeszcze było. The Body Shop. Mówiłam Lacoste? Mówiłam. No, dużo fajnych Mark & Spencer, dużo fajnych outletów. Właśnie jest Blue Ink outletowy, także do wyboru, do koloru. Jeżeli lubicie Gapa, super przeceny. Jeżeli jesteście z okolic Londynu, to polecam Wam właśnie Freeport Braintree. Jeżeli nie widzieliście vloga, tak jak już wcześniej mówiłam, zapraszam, bo tam jest pokazane to całe miasteczko zakupowe, no w całej okazałości. Okej, przechodzimy dalej. Dalej jeszcze, słuchajcie, w New Looku udało mi się zakupić paletkę, na którą się już bardzo dawno czaiłam i jest to paletka z W7. Bardzo fajne, nudziakowe kolory, także zaraz Wam zresztą pokażę. Ja na nią polowałam, aż w końcu udało mi się ją upolować i to w New Looku. I w Londynie w New Looku nie było tych paletek, w ogóle firmy W7 nie widziałam, natomiast właśnie we Freeport udało mi się w New Looku ją dostać. Tak, ja mówię New Look, a się zastanawiam, czy to nie było w Nexcie, ale to było w New Looku. Kupiłam coś do farbowania włosów, jeszcze przed moją metamorfozą. Krzysztof miał mi zrobić różowe końcówki. Cena chyba 4 funty. Tak, 4,50. No zobaczymy, może sobie walnę różowe końcówki. Tak dla kaprysu po prostu zakupiliśmy. I jeszcze kupiliśmy
dla mnie oczywiście ZW7 Bronzer Make Up and Glow. Jeżeli miałyście, dajcie znać, jak się u Was sprawdza. Ja jeszcze nie testowałam, tak jak mówię, trzymałam zakupy, żeby Wam pokazać. Wygląda tak, trochę mi przypomina ten bronzer z Chanel, a jest z W7. Zobaczymy. Nigdy nie miałam takiego bronzeru w kremie, więc zobaczymy, jak się będzie sprawował. Kupiłam sobie, pokażę, a co? Taką oto piżameczkę. Wygląda tak, bardzo prześwitująca. Tutaj z takim nudziakowo-koronkowo-czarnym staniczkiem, a pokazuję ją Wam tylko dlatego, że była przeceniona z 34 funtów na 12, więc super. Krzysztof powiedział, bierz i nie marudź. I jeszcze jedna rzecz ciuchowa, jaką tam mi się udało kupić, to jest taka kurteczka, ja no to mówię, taka narzutka, w neonowych kolorach, czyli w kolorach, które bardzo lubię, na zamek, i wygląda tak, do wszystkiego, do latania, naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się spodobała i ona została przeceniona z 45 funtów na 20, więc moim zdaniem ekstra deal tutaj dla Bugi Miły się ukazał. I to by było na tyle. Jeszcze mam dla Was jedne buty i granulki do kominka, bo my bardzo często jeździmy na Dagenham Sunday Market tutaj u nas w Londynie i to jest jedyne miejsce, w którym ja mogę zakupić sobie przepięknie pachnące granulki do kominka. I tym razem kupiłam sobie granulki o zapachu Million i one pachną tak samo jak Paco Rabanne Million, te takie złote perfumki. Wzięliśmy jeszcze John Paul i to też pachnie tak naprawdę jak męskie, fajne, świeże perfumy. I wzięliśmy sobie granulki o zapachu wanila, po prostu waniliowe, które pachną ciasteczkowo, karmelowo, waniliowo. No i do tego mam ten kominek z Yankee Candle, ale postanowiłam dokupić taki zwykły, prosty, klasyczny. On kosztował chyba 8 funtów albo 9, albo 8,99. Taki prosty kominek. Tutaj wsadzamy sobie tea lightsika, nasypujemy niedużo tych granulek i przez około 2-3 godziny w naszym pokoju cudownie pachnie. I przedostatnia rzecz, na ryneczku kupiłam sobie jeszcze Color Show, czyli nic innego jak róż do policzków z firmy Maybelline, Barbie Pink i Peachy Pink. Zobaczymy, jak na moich polikach się będzie sprawował. 2 funty ten róż kosztował. I ostatnia rzecz to buciki. Buciki kosztowały 20 funtów i wyglądają tak. Ja te buty już chciałam kupić w zeszłym roku, gdzieś je tam widziałam, ale nie byłam zdecydowana. A w tym roku Krzysiek mówi, dobra, bierz. No, bierz po prostu, bo są super. Mam na nie już kilka stylizacji, także mam nadzieję, że jak się zrobi już zimniej, to Wam pokażę, jak wyglądają w różnych stylizacjach. I buciki, tak jak mówię, kosztowały 20 funtów, więc super. Na jesień będę miała w czym śmigać. Dajcie znać, co myślicie. Mi się bardzo podobają, takie inne. No i to by było na tyle. Haul zakupowy dobiega końca. Koniecznie dajcie znać, czy Wam się udało polować jakieś perełki. No i dajcie znać w postaci kciuków, czy filmik Wam się podobał. To by było na tyle. Dzięki za mile spędzony czas. Przesyłam buziaczki. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa! Chcecie zobaczyć mój mes? Już Wam pokażę. Proszę. Tak się kończy nagrywanie holi zakupowych.